Siema Elo, na kanałach w szóstym odcinku, ja jestem Beefree Wolf i normalnie nie uwierzycie, co się stało. A więc taka sytuacja piękna nastąpiła, że po prostu wyrąbało mi krew, więc musiałem to zrobić jeszcze raz, tylko jak robiłem to jeszcze raz, to się okazało, że nie mam opcji, tej z tym chipem, żeby ich ostrzec. No i wzięli ode mnie ten chip i się okazało, że zaczynają do mnie strzelać. Także sytuacja jest troszeczkę odwrotna. No i tak to się prezentuje. Tak więc jesteśmy troszeczkę inaczej i co działamy? Dobra, mamy inną broń. Od razu sobie załadujmy w ekwipunek. Dobra, od razu sobie wezmę tą broń. Na drugą. No i na trzecią dobiorę coś fajnego. Co wam pokażę później, tylko że niestety jeszcze tego nie mam, ponieważ mi rozwaliło mi tu mój cały schemat, kurde, i moje działanie, więc no. O, jest zarąbista broń, ale to jeszcze nie teraz. Szkoda, bo w tamtym, kurcze, udawało się tego ziomeczka normalnie, wiecie, ogarnąć. Ale co to, tylko czterech? Potrzebujemy bota i kontrolera do sterowania. Musimy znaleźć sposób, żeby się z tego wydostać. Jak to? Musimy znaleźć sposób, żeby się wydostać. W tamtym w ogóle, pod koniec, bo ja nagrywałem tamten odcinek, tylko mi wyrąbało i nie zrobił się zapis, więc mnie cofnęło, dlatego musiałem zrobić jeszcze raz, nie? No i w tamtym na końcu były mechy takie, kurde, dorąbane. No i było fajnie z nimi powalczyć. Teraz nie wiem, czego się mogę spodziewać. Czy wbije w ogóle coś, czy... Bot i kontroler do sterowania. Czy nie wbije, bo wtedy uciekaliśmy z tym ziomeczkiem i on był takim naszym, kurde, tutaj, wiecie... No w tą samą stronę szliśmy, on był naszym takim, takim oparciem, kurde, ale aktualnie tego nie mamy już, więc... Jesteśmy skazani tylko na siebie. Okej, ty ziomeczko, no nie czekaj, no. Ja ci musiałem otworzyć. Mój Boże, ale ty wali z tęchłym żarciem. To z taśmy produkcyjnej, a myślałam, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga. Kurde, alarm włączony, no powiem wam. Nie wiem, jak to się teraz potoczy. No i co? A, kurde, bo to chyba trzeba było tu wejść, nie? Tu. I tu. Co jest, kurde? Działa. Idziemy. Co ty żeś zrobił? A widzicie, bo kurde, ostatnio tamten wszystko ogarniał. I przejście było dużo prostsze. I ja widziałem, co on robi w ogóle, a teraz, kurde, nie widzę. No ale macie dwa razy akcję, więc w sumie nie ma co... Kurde, przeskoczyłem tamto. O, i tutaj mi się w ogóle zrąbała gra. Na zeszłym odcinku. Co możecie dobrze pamiętać. A teraz po tym odcinku mi się zrąbała na swoim końcu, kurde. Szybko chowaj się. Ale tu możemy jeszcze coś po cichu może zdziałać. Słyszę cię cały czas. Albo i nie. Kurde, żebym ja chociaż widział pole tutaj. Kurde, nie mamy żadnego wsparcia, ale jaja. Nic resów, może nie. Dobra, zejdźmy, spróbujmy po cichu to zrobić. Z jakim? O kurde! Czekajcie! Kurde, nie zdążyłem. Ja pierdykam. Jezu, co to tak wyskoczyło? No nie, za mną jest ziomeczek, kurde, muszę się cofnąć kawałek, bo normalnie mnie rozwali. Dlaczego ja się palę? No dobrze, widzę, że jestem ranny na, kurde, jeszcze się palę i się spaliłem tak, że jest normalnie masakra jakaś. No weź się przesuń, kurde.
ma za co. Kurde, no nie, on się nie może przesunąć, a ja przez niego dostaję strzały, no bez sensu. Ale może go tu dziabnę, tego ziomeczka. No kurde. Aha, przesunął mi się, fajnie. Co to jest, co to jest, co to jest? Przegrzanie, ale czego, broni? Ta broń się przegrzewa? Kurde, to ja miałem dużo fajniejszą. Wtedy. Ja pierdykam, no to trochę słabo, że się przegrzewa broń. Kurde, chodź tu. O kurde, nie trafił. Gdzie uciekasz, gdzie uciekasz? Kurde, naprawdę trafienie w głowę aż tak mało zabiera? No przecież to jest hit, no. Przecież kurde, z jakiej odległości strzelasz? Jakie przegrzanie? W ogóle nie rozumiem, o co tu chodzi. Może on mi podał po prostu, kurde, ten syf i mnie przegrzewa teraz. Bo no nie jesteśmy już razem w teamie. Skąd ja dostaję? Od czego się podpaliłem? Czy ktoś mi tutaj pokaże? Bo ja nie wiem. Dobra, złażę tutaj, wezmę sobie tą broń, którą on ma. Tak, to jest ta broń. Ona jest, kurde, dobrą bana po prostu. Ustawię ją sobie od razu na trzecią. I to jest to. Tak, ona mi się bardzo podobała. Bardzo, bardzo, bardzo. Fajnie, że ją mam znowu. To tylko kwestia czasu. Kurde, trochę daleko jest. Ale nie ta broń niestety. Muszę zmienić na coś innego. O co chodzi z tym przegrzaniem, kurde? Aha, ja się przegrzewam i ja się podpalam sam, po prostu. Ale to co, to oni coś, kurde! Dobra, tam jest chyba jeszcze jeden. O, dostałem trofeo. Kurde, pucharek. Kontra. No i dlaczego ja się przegrzewam? Jak ja mogę sobie z tym radzić? Nie mogę sobie z tym radzić. Kurde no. Zajarałem fajkę pokoju i się teraz będę podpalał. Nie da się trafić, jeszcze chwilę! No jak kurde, jak ja się nie daję trafić, tylko ja się sam podpalam. To jest irytujące. Przesuń się, kurde. Gdzie jest ten drugi? Trzeci, czwarty. No nie no, przecież to jest niemożliwe. Od czego ja się przegrzewam? A i w ogóle chciałem powiedzieć, że jak już to robiłem drugi raz, to ogarnąłem, gdzie tego chipa zmienić i już będę wiedział na przyszłość w sumie, ale... No. Się okazuje, że nie w ekwipunku, a w ogóle... W miejscu, w którym jest... W miejscu, w którym jest tak jakby... No i dlaczego przegrzanie, no? Kurde. O nie, bo tutaj był ten mocny chyba. Ja to sam sobie nie zrobię tego. Kurde, otwórz to! Fajnie, że ja jeszcze, kurde, dostaję w ogóle z tego, no. A można przez szybę? Kurde, można. Nie, no to przegrzanie mnie irytuje normalnie. Dobra. Co jest, wykrzyknik jakiś? Może to chodzi o to, że ta kamera mnie namierza i ona mi coś, kurde, robi. Albo oni mi robią przez tą kamerę. Może tak, bo tak to by nie miało w sumie... Nie. No teraz trafiłem w tamtą i wciąż mam przegrzanie i teraz się podpalę. Kurde, oni mi trochę przypominają wieczystych w ogóle z Days Gone'a. Dobra, otwieram tutaj. Kurde. Co jest? Zero amunicji. No nie wierzę. Dobra, ale tu jest ich dużo mniej, bo jak robiliśmy to we trójkę, bo tam był też ten ziomeczek, plus jeszcze ta cała banda. Tylko dlaczego oni... Dlaczego oni, kurde, przyszli wtedy, jak coś poszło nie tak, a teraz nie? Wyłącz, nie, wyłączaj. No i znowu to przegrzanie, kurde, od czego, powiedzcie mi od czego, bo ja nie wiem. No przesuń się, kurde! Stoję!
czyli zagraliśmy troszeczkę nie po mojej myśli. Totalnie nie po mojej myśli mnie cofnęło, ale wyjdziemy sobie już tak, jak to jest. Kurde, wiem, że taki trochę narwany ten odcinek. A tam została ostatnia brama i w tej ostatniej bramie były tylko dwa mechy do rozwalenia. No nie tylko, bo to było dość ciężkie i tyle, i koniec historii, nie? W sensie koniec misji. No, więc tak jak widzicie, no niestety niekiedy to bywa tak właśnie z tymi grami. Zwłaszcza z grami, które miały działać, a nie działają, więc no... Tak to właśnie bywa. I to nie jest tak, że ja hejtuję, kurczę, Cyberpunka, broń Boże, tylko kurczę, po prostu przekładali premierę, ile, dwa razy normalnie? I gra nie jest dopracowana, no to ja już bym wolał jeszcze poczekać z miesiąc. Tak serio, serio. Może nie zależało po prostu, żeby powiedzmy, kurde, w 2020, ale no, jaki jest sens, skoro wysła gra, która się ścina, wywala ci grę i w ogóle na przykład giniesz, jadąc po prostu. Fajnie, czyli oni tutaj nie ogarniają? Skąd? Skąd oni o mnie wiedzą? O, mam amunicję jakąś. To nie myślcie, że tutaj będzie ten mech, kurde, bo ja na razie nie mam tego. A nie, tutaj nie będzie ten mech, bo jest jeszcze ta, którą przeszliśmy. Dobra, to tą wam zrobię na tym. Na speedzie po prostu. Kurde. Będą jeszcze mechy i mi zostanie ta broń, to już w ogóle... Znowu zginąłem w tym samym miejscu, kurde, no nie wierzę w to, ja pier... Teraz chciałbym podejść do jednego. Może się uda, nie wiem, jeszcze mi się to... Kurde, nie udało się. O tym mówię! Zauważyłem, że poziom zdenerwowania mój w tej grze... Już przekracza wszelkie granice. Właśnie próbuję zrobić coś czwarty raz, ponieważ wystarczy, że dojdę do wroga albo nie wiem, co się stanie i nagle, kurde, wybucham sobie, więc po prostu robię to po raz, chciałem powiedzieć, czwarty. Także bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tu mamy jakiś detonator, tutaj coś rozwalimy, no jasne. I próbowałem zrobić i na cicho, i na głośno, i kurde, ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, gdzie ten detonator wybucha nawet. Nie wiem, po co to dokładnie, nie wiem. Ale to w sumie Brandos. I to bez względu. Aha, dobra, bo to jest, żeby rozmontować pułapki jakieś. Dobra, fajnie. W ogóle miałem inne opcje. Nie wiem, czy patrzeć już na te komunikaty, które są po prawej stronie. Miałem tam, żeby jeszcze kogoś opcjonalnie uratować. Teraz już czegoś takiego nie mam. Jakby to w ogóle nie istniało. Nie rozumiem. Nie rozumiem, szczerze mówiąc. Gdzie to jest? To jest to, kurde, wziąłem. Kudy. Jaki ten odcinek będzie normalnie, kurczę, będę skakał jak kretyn. No i znowu, wyjście przez drzwi. Wyłączam dwie kamery. O, teraz nie mogę wyłączyć. Aha, co ja wziąłem? Przejęcie kamery, o kurde. A może mogę właśnie, może mogę jakoś tak tutaj zadziałać. Raczej nie za bardzo. Ale tak jeszcze nie kminiłem. A może jest szansa, może to właśnie o to chodzi tak naprawdę. Czekajcie, może ja sobie ich pozaznaczam w ogóle, bo ich mogę teraz pozaznaczać. Skoro przejąłem kamerę. Zobaczę materiały jakieś wybuchowe po drodze, bo one mnie właśnie rozwalają. Jest jakiś ekran. Ekran tyran. Jak to było w I nie ma mocnych. A jest kolejna kamera. Dobra, zróbmy przejęcie kamery. Jeszcze jedno. Przesnie się ty słupku, no. Raczej tutaj nie ma nic, co kurde by ich zabiło, no. To jest najgorsze, bo ja nawet nie wiem skąd, a ja po prostu tutaj ginę. I to nie chodzi o to, że ja ginę w strzelaninie, bo...
bo jest jakiś, nie wiem, no, poziom trudności, który jest wykonalny, tylko po prostu ja ginę tak o. I nie wiem, jak ja mam to zrobić. To jest bardziej na takiej zasadzie, nie? Wyłączę te kamery. Kurde, tej teraz nie mogę wyłączyć. Za daleko jest. Dobra, ale wyłączę sobie. No co? Jak mnie zauważyli? No nie wierzę w to, kurde. Dobra, no chodź, chodź tu. No, co ja mam broń schowaną w ogóle? Jeszcze tak, no taki pełnej, kurde. Oni się nie pierdzielą, że tak powiem. No. Zarąbiście, tak, trafiłeś, kurde. Ja się palę. Nie wiem przez co. Znaczy wiem przez to, już ogarnąłem, że jakiś gościu mnie po prostu hakuje, tylko powinno być jakieś pole, w którym mogę się osłonić od tego, nie? Co, on wstawał jeszcze? Co się z nim dzieje? Przesuń się troszeczkę. Ten ziomeczek mnie hakuje, ten. Ale ja mu nic nie zrobię. Możesz być z siebie dumny, że trafiłeś, naprawdę. Chociaż może mu coś zrobię, czekajcie. Nie chciałem tego użyć, tylko chciałem zrobić to. Nie, jednak nie. No to chodź tu, kurde, Irwin, no ja pierdykam, a nie się tam zastanawiasz, kurde. Ale pierwszy raz jestem w pozycji, w której jestem praktycznie pewien, że tutaj to zrobię, bez problemu, jak mi będą tu podchodzić. Bo jak ja tam wychodzę, to jest dosłownie chwila i jeb, i koniec. A ja nie mogę temu jakoś zapobiec, kurde, no nie mogę, no pewnie mogę w niego strzelić, no ale jak wyjdę, to znowu dostanę. Dobra, 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 idą. Tak, są totalnie, kurde, wieczyści. No taki ten odcinek, powiem wam, nam. Aha, oni mnie zgubili, tak? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ja wiem, że ty chcesz tu wyjść. Może cię zachęcę jakoś. O, żeś ty, no ale się odbił. No chodźcie tu, kurde, bo jak ja wychodzę, to ja ginę, nie wiem dlaczego, no. Aha, zajebiście po prostu, no. Ten mnie podpalił, ten se rzucił, ten, ja w niego nie trafiłem w ogóle ani razu. Mimo tego, że tu stoi. Przesuń się, kurde! Bo ja nic nie pomogę. No i już się zaczynam polić. Dobra, nie żyjesz. Potrzebuję życia, kurde. Nie chcę go marnować, wiem, że mam tego dużo, ale nie chcę tego marnować, kurde, bo mam 24 sztuki do reperowania. Tu gdzieś podchodzę i ginę, więc nie chcę iść tą drogą, naprawdę, nie chcę. Ukosz się. Kurde, skończyła mi się amunicja, ale dalej. No wyjdź któryś. Kurde, on trafił, ja nie trafiłem. Kurde, wszędzie rozładowana amunicja. Znaczy, no, brak amunicji. Kurde, ale zabiję ją, dobrze, to fajnie. Teraz się podpalę. Chyba, że oni mnie po prostu podpalają, a ja przebiegam koło jakiejś beczki i ona wybucha i ja wtedy ginę. Jest też taka szansa. Ale to powiem wam, że to rozpinię dopiero teraz, jak robię to za czwartym razem. I jeśli to tak działa, to... Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony... Boże, ile ja tracę życia, widzicie to? To jest... I to nie to, że ja chcę, tylko ja po prostu tracę, to boli, no. Ja dostaję teraz, nie wiem skąd tak naprawdę przejdę gdzieś obok, podpalę się i będzie po mnie, no. Kurde, no staram się... A ty żyjesz? Żyjesz. Tu, to jest to miejsce, w którym cały czas, kurde, wybucham, no. Dobra, zaraz będzie przegrzanie i mam nadzieję, że nic koło mnie nie wybuchnie. Nieudane! Czyli da się oddalić. Czyli jest jednak to jakoś przemyślane. Kurde. Dobra, dostaw w głowę. Teraz te heady, kurde, widzę, że jakoś lepiej działają, ale... Wciąż mam trudne, jak coś zaraz wam pokażę, żebyście wiedzieli, ale... Jak dobrze wpadnie headik, to jest w stanie dużo zabrać. No wiem, że jestem na widoku, bo próbuję dorwać punkt. Ja pieprzę. Kurde, schowaj się. No wystaw się, dobrze, dostałeś. Wystaw mi główkę, błagam, tylko główkę mi wystaw, kurde. No to zeszłej próbie tak powiedziałem właśnie, żeby wystawił mi główkę i wystawił główkę i idealnie po prostu weszło, nie? O, teraz też dostał, ale dwa razy musiał dostać, nie? Dobra, zostało dwóch, wtedy mi zostało chyba trzech albo czterech i zginąłem przechodząc stan. Więc niefajnie, niefajnie. I wciąż się boję, nawet jak będzie jeden, to i tak się dobał, że mi po prostu tego nie zaliczy, kurde, przez to, że ja sobie przejdę gdzieś koło czegoś, po prostu. Koło czegoś, nieważne koło czegoś przejdę, to coś wybuchnie, jak ja będę podpalony. Dobrze, dobrze, przeoduj się, na spokojnie, teraz to jest, wiesz. To jest wybuchające, kurde. Albo zostało ich więcej? To jeszcze jakby na górze mi pokazuje, że coś jest. Jakiś... Aha, te lampy, dobra, bo ja je sobie zaznaczyłem, no to. Gdzie ty jesteś? Kurde, no tak zrąbałem, a chciałem w ogóle inaczej to zrobić, rozpinić, ale się nie udało. Tu jest jeszcze jeden. O, ja pierdzielę. Weź go zaznacz. A ten co był tu, to gdzie jest? Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Czy to jest ten, co on tak sobie przekicnął tutaj na górę? Tak po prostu, nagle był na dole i sobie szedł na górę. Kurde, no. No dajcie mi możliwość strzelenia do was, no kurde, no. Jak się strzelamy, to się strzelamy, no. Dobra, dobra, ty się nie stresuj, człowieku. Ja teraz tutaj, kurde,
trafienie w głowę. No i też szybciej. Strasznie wolno to działa, strasznie wolno się stawiałem, żebym wolał taki troszeczkę bardziej dynamiczny, jeśli chodzi o strzelanie, ale... Ale no cóż, no i tak jak widzicie, nie? O, jest, cyk, co tu jest wykrzyknik jakiś? Kurde, przegrzanie znowu jakieś. Może teraz wyjdzie nieudane, jak wyszedłem z tych kół? Nie, podpaliłem się i tak. Ja pierdykam, no. On tam jest. No kurde, no nie wierzę w to. Nie chcę już, no. No nie chcę się przegrzewać. Super. Nie mam wyboru i tak. Trzy wykrzykniki jakieś. Bardzo ciekawe to jest. No ja mam nadzieję, że tych mechów to już nie będzie, bo no kurde, sorry, no. Dobra, kij z tą kamerą tak naprawdę, ja chcę tylko tego typa dorwać i żeby nic koło mnie nie wybuchło, bo został ostatni ziomeczek. Kurde, co to mnie tak namierzyło? Dobra, zarąbiście, ja już mam przegrzanie. Ale gdzie jest ten ziomeczek, no? Tu jest? Nie, odwróć uwagę. Tam jest, chyba. Tak, tam jest. No i to jest to miejsce, w którym ja wybucham i... Kurde, on tu stoi blisko. Kurde, nie mogłem nic ten, ale jaja. A co mi z tego, że mam monitoring, jak już tu żaden nie żyje? Tu wybuchałem gdzieś, to cały czas. Dobra, muzyka się zmieniła. Co oznacza, że jest droga czysta? Kurde, za czwartym razem to musiałem przejść. I to nie przez to, że po prostu ginąłem od strzału, tylko bo coś wybuchało i tyle. Tak jak to powiedziałem już kilka razy, ale żebyście wiedzieli, że kurde, no nie lamiłem, a po prostu nie wiedziałem coś, co chodzi w ogóle kompletnie. Co nas wykryją, człowieku, kurde, no ty weź się zastanów trochę. Jak już nikt nie żyje tutaj w tej części. No i posprzątane. Nie no, przed chwilą nas wykrywali. A jak on szedł tutaj na górę ten ziomeczek, bo miał tam coś fajnego. No trudno, no nie zbiorę tego czegoś fajnego. Chociaż może? Chociaż może. Może, może. O! To jest jakieś do przeskoczenia coś. Co mam? Dobra. Później będę sobie umieszczał. Na razie mamy bardzo fajną akcję, bo teraz przechodzimy do końcowej akcji, czyli do mechów. Wyląd. Żeby na w kamerze później nie był, nie? Jak ona się aktywuje z powrotem. Bo za ile ona się aktywuje. Kurde, teraz pozaznaczałem i widzę już na kolejnej strefie te poprzednie, to mnie będzie irytować pewnie. Aha, ja wyłączam w ogóle na stałe te kamery. One nie są jakoś tam czasowo. Myślałem, że one są czasowo. A, ja jeszcze wszedłem tutaj, z tego co pamiętam. W komputer, ale dobra, nie będę wchodził. Bo tam sobie nic nie było, bo jakaś jedna wiadomość to w ogóle nie jest to. Czy jesteś tylko ty? Czy jest tutaj jakiś jeszcze... O, jest jakiś, kurde, a wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nie wziąłem opcji, żeby z góry kogoś zabić. Nie, to inaczej wyglądało wtedy. Dobra, no trudno. No zmienimy to taki sposób. No i co jest? A gdzie granat, kurde? Ja pierdykam. Dobra. O, i właśnie to mnie zabijało wtedy. Co jest, kurde? No doładuj się, proszę cię. Nie, no to spada tak szybko, że ja nie wiem, czy zdążył się doładować w ogóle. Oni jakby mi dali, nie wiem, granat jakiś z tym, kurde, ocieplaniem moim. No wyjdź, chłopie. No nie przegrzewaj mnie. No nie, no to nie ten w ogóle chyba mnie przegrzewa. Kurde, jak ja go nawet nie widzę. A boję się tam zejść, bo mam fajną pozycję. No. Nie no, kurde, chyba muszę tam zejść. No. Trafiłem tym granatem, ale to spoko. Tu coś jeszcze jest? Ktoś? A powiem wam szczerze, to inaczej zupełnie wyglądało z drugiej strony. Totalnie inaczej. No zresztą kurde widzicie, spokojnie, no bo... dwie opcje do wyboru. Co nas wykryją? Żadno cięcie, kurde. Cięcie to będzie, bo przez trzy razy ginąłem. Bez sensu. Ja pierdykam, no nie wierzę. Coś jest, dwie kamery. Co jest? Skąd? Tutaj. Co jest? Korzelanko. Nie wiem, raz te granaty się odbijają, raz się nie odbijają. Ale co mi z tego, że monitorują? Nie, to inaczej wyglądało wyjście z tamtej strony. Kurde, spadłem gdzieś. I nic nie widzę. Ale ja. Dobra, to jest.
Dobra, głośna muzyka, stresująca muzyka się skończyła. Na szczęście. Kurde, dlaczego w ogóle nie ma czegoś takiego jak taka opcja latarki na przykład, kurde? Może jest? No nie. No nie ma. Nie ukrywam, żeby się przydała, bo kurde, naprawdę te lokalizacje są ciemne. I już sobie podwyższyłem tutaj moją ciemnotę, ale i tak, kurde, to nie jest to. Ej, dobra, teraz się pogubiłem. Przecież to jest to, ja tu byłem na samym początku. Aha, dobra, że to mi cofnęło po prostu, okej, dobra, lecimy dalej. Tutaj będą mech. To są właśnie te drzwi. Że wtedy mieliśmy kogoś na pomoc, a teraz nie. Ale chyba nie ma tych mechów. Nie, jest mech. Kurde. Niedobrze, ja tutaj używałem takich specjalnych granatów w ogóle. Ale nie wiem, czy je w ogóle zebrałem, kurde. Ale jest jeden mech tylko, wtedy miałem dwa. Może miałem przez jakiś błąd. Dobra, zeskoczę tu. Chodź, dobrze, o to mi też chodziło. Aha, okej, okay. Czyli jednak nie przyjdziesz. Dobra, jak najwięcej, bo to on to jest. Kurde, odbiło się, no nie wierzę. Nie pierdyka, on biega jeszcze. Przecież on nie biegał wtedy. Już były dwa takie strzelające duże, ale teraz jest jakiś biegający jeszcze. Przeszkadza mi ten gościu, który jest tutaj obok. Bo może ten kurde nie jest tak... Ja pierdzielę. No ładuj życie, kurde. Nie, to jest to. To jest to, przez co zginąłem. Kurde, ładuj jeszcze jedno. I zbustuj to życie, kurde. 88%, ja pierdykam. Nie jesteś kuloodporny, masz 89% już. No, ale to jest zupełnie inny ten. Zupełnie inny w ogóle ziomeczek. Ja pierdykam, jakiś laser ma. Dobra, weźmy, ja go rozwalałem tym w ogóle. Nie tym. Kurde, zmieniły mi się bronie. Dobra, to już się skończyło, czekajcie, muszę zmienić. A moment, mam to. Tym go rozwalałem i tym ładnie schodziło. 2% zastrzała, dobra, nie jest tak źle. O kurde, ciachnął, ziomeczek, ciachnął. O kurde! Czy da się rozwalić ten samochód na przykład? Da się, kurde, ale tylko 2% mu zebrało. Super, to taki samochód jak wybuchnie koło mnie, to nie... Co się stało? To taki samochód nie rozwala po prostu, nie? To dosłownie na strzała, nie? Także bardzo niefajnie. A ten samochód mu zabrał 2%. To ja też bym chciał mieć tyle życia, kurde. Co? No skąd dostaję, no? O kurde, no teraz dostałem, teraz naprawdę widziałem, że dostałem nawet. Dobra, będę się ładował życiem po prostu. 56%, kurde, zaraz nie będę miał gdzie się zasłaniać w ogóle. Pierdykam. Jajco. Ten jest trzystrzałowy w ogóle. Ale co ja? Nie celuję w ogóle, czy co? Zajdź go i w plecy, aha. Czyli plecy trzeba ogólnie walić, to pewnie mu wtedy schodzi trochę więcej, dobra. Weź się ten. Ja nie wiem, gdzie on ma plecy, bo on mi miga cały, kurde. Nie podoba się, nie. A czy ten w ogóle ziomeczek mi pomaga, czy jestem sam? O, nagle się tu pojawił. Bo mi się przypomniał w ogóle, kurde. 40% dopiero, ja pierdykam. Jak to chyba wszyscy, no ty zwariowałeś? Kurde, ten tego słupka już tutaj bardzo mało zostaje. Może tak trzeba robić właśnie, że tak mu rzucać. I w plecy, tylko że on ma tu plecy, nie? No. 30% masz, kurde, ole dostałem. Ole się teraz normalnie obkurciałem. Kurwa, jeszcze raz! 21%, dobra. Czyli jeszcze tak 3 razy. Dobra. O, 16. Dobra, to może jeszcze raz. Nie wiem, nie pamiętam ile było. Ale były dwa normalnie mechy, a teraz się zrobił jeden, nie? To jest w ogóle hit. W sensie jeden i to taki dorąbany, bo on sobie biega i ma jakąś tarczę, nie? 14, co tak mało mu zeszło? Przecież walę plecy, no tak jak mi kazali. Ej, dobra, ale to już jest... O, nie wierzę. Tak już go ładnie tutaj złapałem, fajnie. No i co, no tu ma plecy, no. Co się stało? Ja pierdykam, włączył mi się jakiś kurde ten aparat. No kurde, ja nie mam innej broni też dobrej. 10% ma. No muszę go tak rozwalić. Kurde, dałem się normalnie. Dałem się tym razem. Pum. Może kurde, tak, przed nim, no. Nie no, 6. Ja pierdykam, no ile razy można to samo robić?
bo tamty, z tamtymi poszło dużo łatwiej, bo je dwa, kurde. I strzelały cały czas praktycznie, nie? Znaczy, to nie jest trudne, tylko to po prostu z długie strasznie. Kurde, se strzeliłem obcym. Super. O kurde! I tyle. Dobra, chodź tu, kurde. O, teraz mu leci życie normalnie, kurde. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał w ogóle? Ja pierdykam, 59% już ma, to ja 59%, to ja kurde się bardzo z nim długo męczyłem, super. Tamtego nie będziecie widzieć, bo to myślę, że przejdę dużo szybciej już. Laser, dobra. Weź sobie ten laser wsadź, kurde. Ja już rozpiniłem tutaj te twoje taktyki. Kurde. Że on mi się tam trochę jakby zaciął w jednym miejscu i ja mogłem sobie z nim fajnie tutaj taktycznie tak pograć, nie? Bo on nie, zanim zdążył cokolwiek zrobić, to go po prostu odwalało, nie? O kurde, ten jeszcze z tego shotguna strzela. Chociaż ten mój drugi ziomeczek mógłby się zająć, kurde, tym drugim, no. Ten mój ziomeczek to jest ze mną, ale dobra, widzę, że ja muszę go rozwalić. Zero, 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 kurde, co jest? Kurde, koniec amunicji, dobra, 37% ma. Tak jak mówię, robię drugi raz, nie? A wcześniej miałem w ogóle zupełnie inne. Bo wcześniej miałem dwa drony, co ja pierdzielę, dwa mechy. O, teraz mi się pojawiło wsparcie moje. Super, kurde. Dobrze, że chociaż, kurde, teraz. No i znaczy, no nie widzicie, ale wcześniej, kurde, żeby nabić 23%, to musiałem skakać jak debil, a teraz, kurde, od razu. Nie żyjesz, kurde. 8% już. To jest hit. Ta gra raz działa trudniej, raz działa łatwiej. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Jakby raz się kogoś nie da zabić, a raz się kogoś da zabić, nie? 1%, nie żyjesz. Po sprawie. Rozumiesz to? Widziałeś, ile kurwa napierdalałem w niego? Widziałaś to, nie? 2 minuty. 2 minuty, słuchajcie. 2 minuty. Wtedy zajęło mi to 14 minut pewnie, kurde. Jak nic. Żeby go doprowadzić do 2 i jak doprowadziłem go do 2, to nagle zginąłem sobie tak po prostu, więc coś cudownego. No, a teraz na spokojnie 2 minuty. Nie rozumiem. Znaczy, może nie na spokojnie, no bo jednak coś tam porobiłem, nie? Ale kurde, no. No tak to nie powinno działać, no, że raz kurde, przeciwnik jest nieśmiertelny, raz jest śmiertelny. To jest awykonalne, w sensie on teoretycznie był śmiertelny, bo miał 2%, nie? Ale finalnie no nie był. Ożeż ty. Zapomniałem. Dalej, za bramę. Potem pogadam. O kurde, inaczej jest. Ale ja. Wtedy jak wyszedłem, to miałem takiego ziomeczka tego co ona tam prześladowała, nie? I to on mnie wyciągnął. O kurde, zależy ile będziesz płacić. Nie? Kiedy zawieram umowę, dotrzymam. No ale nie będzie tak. Ja też. Jeden z robotów typu Flathead spadł z ciężarówki. Gdzieś po drodze. Nigdy się nie znajdzie. Interesy skończone. Czas na was. Zabezpieczyć teren. Zwijamy się, Chica. No dobra, no to się zwijajmy. Z tego w jednym kawałku. Aha. Już ich obgotujesz. Dobra robota, Jackie. Dzięki. Dajmy, może dobra robota, chociaż nic, kurde, mi prawie nie pomógł. Co cię tak wzięło? Podziękowań. Możemy zgrany duet. Chciałabym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z tobą pracuje. Mi z tobą też. Serio. Daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w afterlife. Do zobaczenia.
Dobra, zadzwonimy jeszcze do tego Dexa. Kurde. Już tak się przyzwyczaiłem do tej strzałki w górę z GTA i teraz trzeba klikać w dół. To po prostu jakaś masakra jest. Masz dla mnie wieść. Pan Navi. Mam Flatheada. I jak były z tym kłopoty? Co zmieni tyle? Oczywiście, że były kłopoty. Rozmiał w dupie to, że się dogadały z Blikiem. Jak go przekonałaś? Użyłaś co trąb? Dogadałyśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Maelstrom. O jednym Stout nie raczyła powiedzieć. Chip był zawirusowany. Stara korporacyjna sztuczka. Domyślam się, że Royce nie zareagował z wyrozumiałością. Wirus zaatakował systemy Maelstromu. Paru ludzi wysmażył, resztę pozbyłam się sama. Masz jaja, panowie. A co ze spotkaniem z Ebony Parker? Jeszcze się z nią nie widziałam. Od tego spotkania zależy, czy będziecie w ogóle mieli szansę dotrzeć do chipu. Parker będzie czekać na siebie w Dizzy's Bar. Powodzenia. Dzięki, dzięki. No dobra, słuchajcie, bo jest taki mały problem, czy ja po prostu nie wiem, jak to tam wyjdzie finalnie, ten filmik, bo u mnie na nagraniu ma on, kurde, godzinę i nie wiem, ile wyjdzie dokładnie, ale jeszcze wejdziemy sobie w rozwój postaci może na sekundę. Albo dobra, wejdziemy sobie w następnym odcinku. Dobra, także zapraszam was do kolejnego, trzymajcie się, cześć.